Tak? Bardzo proszę, mamy odpowiednią liczbę radnych na sali. Bardzo proszę. Panie Pawle, czy pan chciał zabrać głos, czy pan Adam, tak? Pan Adam, tak, czy pan... To może pan Wojciech, tak, bardzo proszę. Tak, mogę? Tak, proszę, proszę. Dziękuję bardzo. Ja chciałem nawiązać do kilku akapitów uzasadnienia i przy okazji zadać pytanie. To jest strona czwarta, akapit poświęcony pracownikom Urzędu Gminy. Jeśli mogę, panie Wojciechu, to może, bo wiem, że pan Adam chciał złożyć pewne poprawki do uzasadnienia, to może najpierw te poprawki pan Adam z autopoprawki. Gdyby pan był uprzejmy jednak dokończyć, bo udzielił pan mi głosu, jeśli można. W grę wchodzi kwestia zwolnienia pana Leszka Gronała i tutaj szumnie i ładnie opisanej całej sprawy, podobnie jak i w przypadku pani naczelnik i pani, przepraszam, sekretarz, a wcześniej naczelnik pani Grażyny Woźnickiej. Te sprawy były poruszane literalnie i bardzo dokładnie w protokole Komisji Rewizyjnej dotyczącej CEKS-u. Dwóch z panów, którzy podpisali się pod tą uchwałą, podpisali się też pod tym protokołem. W protokole było wyraźnie opisane, co panowie widzieli zresztą, co wynikało z dokumentów, że oboje ci państwo podpisywali dokumenty poświadczające nieprawdę. Tutaj mówimy o protokołach odbioru, z których później wynikały płatności nieuprawnione dla wykonawcy. Chciałem zapytać się, czy podpisując tą uchwałę zmienili swoje zdanie co do protokołu, czy protokół kłamie, bo trochę jestem już w matryksie. Dziękuję. Pan Arkadiusz Seguła, ale może panie Arkadiusz... Ale zaraz wywołał mnie pan adwocent, więc wywołał pan mnie do tego. Ja podpisałem ten protokół. Nadal proszę pana to popieram, tylko proszę pana, okazuje się, że 52 paragraf zostali zwolnieni z paragrafem 52. To nie wiem, czy pan wie, że to jest paragraf, proszę pana, za szczególne naruszenie lub alkohol, lub nie przychodzenie do pracy. To jest szczególny paragraf. I jeżeli to rzeczywiście my napisaliśmy, to dlaczego nie utrzymaliście tego w sądzie? No nie rozumiem. Przecież to nie my nie utrzymaliśmy. Przecież to wy nie utrzymaliście. Pan mecenas nie utrzymał tego. Sąd jednak wydał inne. To nie my. My nadal, ja ten protokół oczywiście uważam, podpisałem tak jak jest i tak i rzeczywiście tak było, ale ja nie rozumiem, gdzie był pan mecenas, który nie obronił tego. No, nie rozumiem tego. Panie Wojtku, czy może pan mecenas się by pierwszy ustosunkował? Adwocent, zaraz panu udzielę głosu, dobrze? Kwestii protokołu, odnośnie kwestii rozprawy z panem Leszkiem Gronał. Proszę państwa, nie wiem skąd takie informacje. Bardzo proszę mówić do mikrofonu, żeby... Nie wiem skąd takie informacje. Ja mam przed sobą protokół z tej rozprawy. I z propozycją ugody nie wystąpił pan wójt, tylko pełnomocnik powoda, czyli pana Leszka Gronała. I pan wójt się na to zgodził. Koniec, kropka, dyskusji. No dziękujemy, no i mamy kwestię rozstrzygniętą. Tak. No. Bardzo proszę, pan Wojtek. No 2500 jest za sprawę, no to jeżeli tak. Ale panie Arku, to trzeba mieć do włączonego mikrofonu przede wszystkim. Nie, no, i za chwilę pan powie, teraz pan Wojciech Nowosiński, bardzo proszę. W związku z tym, że weryfikowałem te dokumenty jako członek zespołu kontrolującego pod przewodnictwem pana Syguły, i obaj, i nie tylko my, ale także na posiedzeniu komisji rewizyjnej. Te dokumenty były do wglądu dla wszystkich członków komisji. Komisja głosowała jednoznacznie i w pełnym składzie za przyjęciem protokołu. Niezrozumiałe dla mnie jest podnoszenie tych argumentów przeciwko wójtowi, który w przekonaniu nas wszystkich członków komisji, między innymi panów, którzy podpisali ten protokół, działał na korzyść gminy, dlatego że jeżeli pracownik, który wcześniej poświadcza nieprawdę, to już niezależnie od kwestii artykułów, jakim się później posługujemy, jest to fakt niezaprzeczalny i to działanie takiego pracownika, jeżeli jest na niekorzyść, a w tym wypadku jest to poza wszelką dyskusją, to nie rozumiem, dlaczego tego typu uzasadnienie znalazło się
czy fragment tego uzasadnienia w tej uchwale. I wnioskowałbym jednoznacznie o to, żeby to wykreślić, ponieważ to nie jest, to jest manipulacja w tym momencie. Dziękuję. Panie Wojtku, przede wszystkim powinniśmy się opierać na wyrokach. Została zawarta ugoda. Gmina poniosła z tego tytułu koszty sądowe. Nie pan Gronał, ale gmina. Co zostało zasądzone na rzecz gminy? To są dwie kwoty. Druga sprawa, jeśli mogę się odnieść do pańskiej wypowiedzi. Komisja rewizyjna zajmowała się problemem CEKS-u. Były to bardzo emocjonujące dni, godziny i tygodnie. Z tego, co mi wiadomo, pan wójt to zapewne potwierdzi. Pan wójt zgłosił tą sprawę do prokuratury. Czy urząd, czy wójt? Pan podpisał, panie wójcie, wniosek do prokuratury w sprawie CEKS-u? Teraz dyskutujemy nad uchwałą. Ale to jest pytanie. To jest pytanie. Pan tak zadaje pytanie, żeby wprowadzić oczywiście... Ale tak czy nie? Nie tak czy nie, proszę pana, bo zawiadomienie do prokuratury dotyczyło tylko i wyłącznie protokołu dotyczącego wywozu ziemi przy szkole, a nie CEKS-u. No to dobrze, no to przepraszam za złe sformułowanie. Bo tam były również podawane w tym kontekście, że były te, pamiętam te protokoły, które były to czytane, że tam była podawana nieprawda, że ziemia była, ziemia zniknęła i tak dalej, i tak dalej. Prokuratura podjęła czynności związane z tym i z mojej wiedzy wynika, że umorzyła postępowanie. Tak, panie wójcie? Tak, panie mecenasie? Tak. Czyli, panie Wojtku, dla mnie to jest argument, że raport CEKS-u no, zawierał też błędy. Przynajmniej w tym kontekście, którym było złożone to do prokuratury. Państwo się pomyliliście. Inne możliwości ma policja, inne możliwości ma prokurator. Także mówię, nie rozstrzygajmy, już nie wchodźmy, może posłuchajcie państwo tą sprawę tego CEKS-u, bo nam tu do rana się zejdzie. Sam zacząłem, ale to nie ja, pan Wojtek zaczął. Rozpatrujemy tutaj uzasadnienie. Ale Arku, już. Pan Wojtek, bardzo proszę. Jest wniosek. Panie Wojtku, wniosek poddam pod głosowanie. Tak, chociaż też się muszę spytać pana mecenasa, czy jest możliwe, żeby wnioskować o wykreślenie... No nie no, pan jest... Nie wiem. No, pan może mi odpowiedzieć na to pytanie? Jakie, tak? Jakie pytanie? Czy możemy głosować wniosek o wykreślenie części uzasadnienia? Część uzasadnienia jest częścią uchwały, w związku z czym musimy tutaj, oczywiście, że tak. No. Czyli w tym wypadku tak. Pan potrafi wypowiedzieć swoje zdanie, tak? Zawsze potrafi wypowiedzieć dobrze, swoje zdanie. Dobrze, dziękuję. Proszę państwa. Czyli wniosek zgłoszony. Proszę państwa, zrobicie co chcecie, nie ja składam uchwałę, mogę ten wniosek wycofać. Natomiast absolutnie nie pozwolę na to, żeby padło stwierdzenie, że były błędy w raporcie komisji rewizyjnej, gdyż my nie ferowaliśmy tam wyroków, my tylko informowaliśmy o stanie faktycznym, tak samo jak informowaliśmy dokładnie, przytaczając numery dokumentów o tych poświadczeniach nieprawdy. Nie mówiliśmy, że ktoś zrobił coś źle i nie określaliśmy tego co do paragrafów, które tym się rządzą, bo nie jesteśmy prawnikami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Adam Krzyżanowski się zgłaszał. Bardzo proszę. Szanowni państwo, w wyniku przerwy i dyskusji, w wyniku jednogłośnej decyzji wszystkich wnioskodawców tejże uchwały wnoszę o dokonanie drobnych korekt w zakresie uzasadnienia do tej uchwały. Proszę przejść do strony czwartej, to jest punkt dziewiąty. Nowe brzmienie tego punktu brzmi: bardzo duże zamieszanie w Urzędzie Gminy Jabłonna, bałagan organizacyjny, w tym między innymi zatrudnienie nowych niekompetentnych osób, czego przykładem jest zatrudnienie osoby na stanowisko naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy, osoby bez znajomości i doświadczenia w pozyskiwaniu środków europejskich. Wycinamy, powiedzmy, część tego uzasadnienia dotyczącego Naczelnika Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych, łącznie z przywołaniem kwot dotyczących spraw oświatowych. I proszę, szanowni państwo, przejść do punktu 10. Natomiast strona 5. Środkowa część tej strony. Kończymy punkt 10 do słów: w tym przypadku wójt również przegrał sprawę sądową, co spowodowało narażenie na straty finansowe naszej gminy w wysokości około 30 tysięcy złotych jako odszkodowanie dla pani Woźnickiej. Kwestią dalszych słów, a więc kolejnym przykładem i do końca punktu 10 jest wykreślona z uzasadnienia tejże
uchwały. Wniosek proszę o poddanie pod głosowanie. Dziękuję bardzo. Panie mecenasie, do pana pytanie ponownie. Czy teraz po nowej wersji uzasadnienia, która będzie przegłosowana, pan się zdecyduje na podpisanie? Szanowni państwo, chciałbym, żebyście państwo mieli świadomość jedną. Uchwałę tej treści państwo macie prawo podjąć, natomiast w mojej ocenie jest ona niezgodna z prawem. Dziękuję bardzo. To ja mam do pana tylko, no już nie prośbę. Panie mecenasie, do poniedziałku włącznie mam swój dyżur między 16 a 18 i bardzo proszę o pisemne uzasadnienie swojej odmowy podpisania projektu uchwały. Dobrze, otrzyma pan. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania wniosku, chyba że ktoś z państwa chciał jeszcze zabrać głos. Ale przepraszam, proszę Tomek. Tomek Łodzyński, bardzo proszę. Może ja z innej beczki. Jestem, proszę państwa, dumny, że występowałem w wyborach jako niezależny dla Jabłonny. Bo tutaj widzę, że tutaj uprawiamy straszną politykę. Straszną. Niektórzy są jak wiechetki. I to mnie boli. Wystąpiliście państwo o wniosek. Ja nie mówię, że wójt jest idealny, ale wy mówicie cały czas, opiniujecie wójta jako całą gminę. Czyli uważacie, że te 50 czy 60 osób zatrudnionych w gminie nie posiada żadnych kompetencji. I chciałem się odnieść jeszcze do tych pieniędzy. Dziwię się, że jeżeli uważacie, że trzeba odjąć wynagrodzenie wójta, to dlaczego z tych wnioskodawców nikt nie wystawił wniosku o obniżenie pensji radnym? Bo tak samo podejrzewam, że część, jeżeli mówicie, że cała gmina jest niekonsekwentna, niekompetentna, to powinniście też zwrócić, że radni są jakoś idealni, a pan wójt, tak myślę, że nie jest Don Quixotem z Manczy czy z La Manczy i z wiatrakami nie może wygrać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Arkadiusz Sygła, proszę. Ja się odniosę do pana. Nikt nie powiedział, że jest cała, ale tak jak tutaj jest zaznaczone, panie radny, chyba państwo wiedzą, ile było wniosków składane i ile otrzymaliśmy z zewnątrz pieniędzy. Pamiętacie państwo wszystkie te błędy. Te błędy, a to brak kodu, a to pieczątka, a to tego. Czy to jest kompetencja tych ludzi? No chyba nie, prawda? Chyba nie. Jaka jest kompetencja tych ludzi, którzy 280, 180 tysięcy, ulica szkolna. Co złożymy, to proszę państwa jest między 7 a 10 błędów. No to przepraszam, mamy kompetentnego pracownika do pozyskiwania czy nie? Dziękuję. Bardzo proszę panie Tomaszu. Nie mówmy o kompetencjach, bo jestem trzecią kadencję radnych i za pani Olgi Muniak wszyscy radni, może nie wszyscy radni, ale dowiadywali się z opóźnieniem półrocznym o wszystkich błędach. Jak to nie? Przynajmniej ja. Dziękuję. Proszę błędy państwa, są nie, wliczone nie będzie, proszę państwa, nie będzie trybu ad voce, bo my schodzimy całkowicie. Zaraz wejdziemy do 45 roku dojdziemy. Ja tylko chciałbym panie Tomaszu, panu zwrócić na taką drobną rzecz uwagę. Paragraf 102 Statutu Gminy Jabłonna, punkt pierwszy. Inicjatywę uchwałodawczą, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej, posiadają wójt, komisje rady, kluby radnych, każdy z radnych. Jest pan jednym z 15 radnych i może pan zgłosić na najbliższą sesję sierpniową projekt uchwały, który powinien zawierać tytuł uchwały, podstawę prawną, treść przedmiotu uchwały, wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i określenie terminu wejścia w życie uchwały o obniżeniu diet radnych. Rada będzie nad tym się zastanawiała i głosowała. Także ma pan taką również możliwość. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chciał jeszcze zabrać głos? Nie widzę, przechodzimy do... Ale nie rozmawiamy o latach 30. ubiegłego stulecia. Dobrze, dobrze.
to chciałem wniosek złożyć teraz, żeby obniżyć radnym pensję o 1000 zł. Bardzo dobrze. Proszę przygotować projekt uchwały. Ja ją wprowadzimy do porządku rady, dobrze. Panie Tomaszu. Dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Teresa, proszę bardzo. Nie zastanowiłam się dokładnie, w którym punkcie, ale chciałabym jeszcze tutaj do ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Jabłonna wpisać złe zarządzanie finansami publicznymi, zła gospodarność tam, gdzie jest, zakup budynku przy ulicy Zegrzyńskiej 1, bo uważam, że to jest no taki... Był, niby był priorytet, wydaliśmy 1,5 miliona, nie mieliśmy żadnej ekspertyzy, wójt twierdził, że mamy ekspertyzę. Dla mnie jest to naruszenie dyscypliny finansowej, bo to są pieniądze podatników. I chciałabym tutaj, chciałabym, żebyśmy się zastanowili, gdzie możemy to umieścić, ale chciałabym, żeby jednak to było zaznaczone. Ja jeszcze prosiłabym o włączenie, tam gdzie mamy się pozyskiwanie środków zewnętrznych. Który punkt, to, pani radna, który punkt? Zaraz panu powiem. Punkt 9 i tu osoby bez znajomości i doświadczenia w pozyskiwaniu środków europejskich. I w nawiasie nieodpowiednio wypełniony wniosek na Schetynówkę, gdzie straciliśmy 800 tysięcy. Myślę, że kwoty powinny być podane. Niedołączenie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę ulicy Szkolnej, gdzie straciliśmy dwa razy, były nabór wniosków, 357 tysięcy. Źle podany kod przy wniosku, na którym się napracowały nasze placówki oświatowe, gimnazjum, Szkoła Podstawowa w Chotomowie, Szkoła Podstawowa w Jabłonnie, 238 876 zł. Chciałabym, żeby to po prostu zostało uzupełnione. Dziękuję. Pan Wojciech, proszę. Drodzy Państwo, no trochę absurd. Państwo podpisaliście tą uchwałę, co niektórzy, teraz wprowadzacie poprawki. To znaczy, że podpisaliście coś, czego nie czytaliście. No, pytanie jest otwarte. Nie, pani Teresa, ja mam taką propozycję. Wnioski pana Adama, które złożył, poddam pod głosowanie. Bardzo bym prosił, żeby pani wniosek został wycofany, jeśli pani oczywiście na to wyrazi zgodę. My natomiast załączymy treść, być może treść protokołu i to będzie uwzględnione. Dobrze, wycofuję swój wniosek, ale poproszę o treść protokołu dołączoną do treści uchwały. Przechodzimy czy ktoś z Państwa chciał jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania wniosków pana Adama Krzyżanowskiego dotyczący punktu 9 uzasadnienia. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 4 osoby się wstrzymały. Przechodzimy do kolejnego wniosku pana Adama Krzyżanowskiego, punkt 10, tak? 10, wykreślenie tej części, 9, to już mamy uwzględnione. Tak, 9 już, 10, strona 5, od zdania kolejnym przykładem jest do końca tego punktu, do punktu, tak. Kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 4 osoby się wstrzymały, 10 osób było za. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Jaki wniosek? Pan Wojciech nie złożył wniosku. Pan Wojciech nie złożył wniosku. Pani Teresa wycofała wniosek. Przechodzimy do głosowania treści uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta gminy Jabłonna. Pan Zanon Chojnacki? Dziękuję. Pani Teresa Gałecka? Dziękuję. Pan Mariusz Grzybek nieobecny. Pan Włodzimierz Kowalik? Dziękuję. Pan Paweł Krajewski? Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski? Dziękuję. Pani Marta Lipińska? Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska? Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński? Dziękuję. Pan Artur Szymkowski? Dziękuję. Pan Arkadiusz Syguła? Dziękuję. Pani Dorota Świątko? Dziękuję. Pan Tomasz Wodzyński? Dziękuję. Pan Marek Zieliński? Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta 10 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i przy 1 głosie wstrzymującym się. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu dzisiejszego posiedzenia. Punkt 4, podpunkt
to będzie piąty w kolejności, sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 9 Skierdy przy ulicy Puszczyka. Bardzo prosimy o zreferowanie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka 473/1 o powierzchni 63 metrów kwadratowych. Nieruchomość ta jest obecnie objęta przedmiotem umową dzierżawy. Została wydłużona ta dzierżawa na sesji lutowej, styczniowej. Ten temat był już Państwu przedstawiany o rok. Z uwagi na to, że właściciele wystąpili o jej nabycie i w związku z tym po dokonaniu podziału geodezyjnego, znaczy to nabycie ma być pod polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległe, czyli tej działki 371/1. Właściciele zwrócili się z takim wnioskiem. Dokonano podziału geodezyjnego. W tej chwili po wyrażeniu przez Państwa zgody w niniejszej uchwale będzie możliwe zbycie. Także w związku z tym bardzo proszę o pozytywne podjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię Komisji Rozwoju. Komisja Rozwoju w całości, bez żadnych tutaj obiekcji, zaopiniowała tą uchwałę 6 głosami za. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Budżetowa nie zajmowała się tym tematem. Nie widzę. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 9 Skierdy przy ulicy Puszczyka. Pan Zenon Chojnacki. Dziękuję. Pani Teresa Gałecka. Dziękuję. Pan Włodzimierz za. Pan Paweł Krajewski. Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski. Dziękuję. Pani Marta Lipińska. Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska. Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński. Dziękuję. Pan Artur Szymkowski. Nieobecny w czasie głosowania. Pan Arkadiusz Sygyła. Nieobecny w czasie głosowania. Pani Dorota Świątko. Dziękuję. Pan Tomasz Bodzyński. Dziękuję. Pan Marek Zieliński. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta 11 głosami za. Kolejny projekt uchwały. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 3 Chotomów przy ulicy Partyzantów i Ogrodowej. Bardzo prosimy o zreferowanie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej działkę 132/24 o powierzchni 82 metrów kwadratowych. Część tej nieruchomości była uprzednio wydzielona wraz, znaczy dokonany był podział wraz z działką 129/19, która w zeszłym roku została sprzedana pod powiększenie nieruchomości, pod polepszenie warunków zagospodarowania działki 129/20. Nabywcy tej działki, właściciele tej działki 129/20 ponownie zwrócili się z wnioskiem o możliwości nabycia pod polepszenie warunków także i tej działki 132/24. Z uwagi na zapisy planu, czyli brak realizacji celu publicznego na tamtym terenie, a także możliwość zagospodarowania go jako teren usługowy i mieszkaniowy i niskiej intensywności. No nie ma przeciwwskazań pod kątem realizacji celów publicznych co do zbycia. A przepraszam, już nie ten, już chwileczkę. Za szybko teraz mamy to, o przepraszam, to jest Chotomów, to jest rejon Ronda tutaj przy szkole w Chotomowie, przy ulicy Kisielewskiego i Partyzantów. W związku z tym w tej treści zgodnie z wnioskiem mieszkańców. Panowie, jest to naprawdę ważna uchwała, przynajmniej dla Chotomowa. Zgodnie z wnioskiem mieszkańców, a także ustaleniami miejscowego planu została w takiej treści Państwu przedstawiona. Proszę o pozytywne podjęcie, dziękuję. Bardzo proszę o opinię komisji. Komisja Rozwoju negatywnie zaopiniowała tą uchwałę 6 głosami przeciw, przy 1 wstrzymującym. W intencji tej radnych, którzy brali udział w Komisji Rozwoju, jak i poprzedniej rady, którą pamiętam, było zachowanie ciągu pieszego na tym terenie oraz ewentualne przejście mediów w sensie podziemnych przez ten teren do ulicy Ogrodowej. Tutaj to samo to przejście przy szkole i łączące łącznik pieszy do ulicy Ogrodowej i tam dalej do Okulnej. Jednogłośnie, znaczy 6 głosami przeciw, jest negatywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Włodzimierz Kowalik, bardzo proszę. Już sekundkę, proszę właściwie, panią, zaraz pani udzielę głosu. Jedna chwila. Właściwie otrzymałem odpowiedź tutaj od kolegi przewodniczącego Komisji Rozwoju.
proszę Państwa, ponieważ widzimy łączenie ulicy Ogrodowej z ulicą Partyzantów. I sprzedając ten skrawek działki, skrawek tej ziemi, robimy blokadę ulic przecież, ulicy Ogrodowej. No jak? Jest szeroka, a tutaj część sprzedajemy i zwężamy po prostu łączenie. Dziękuję, takie jest moje zdanie. Tak bardzo zapraszam do mównicy o przedstawienie się. Dobry, nazywam się Ewa Sernacka i to ja chciałam kupić tą działkę, ponieważ przylega ona do mojej działki. To jest raptem 82 metry i sprawa tej działki wygląda tak, że my już chcieliśmy ją kupić dawno. Gmina nie było żadnych przeszkód, żeby ją kupić. Gmina dokonała podziału, ponieważ to były dwa takie długie pasy, więc dokonała podziału, żeby to były dwie mniejsze działki. Zlecono wycenę. Mieliśmy podpisaną ugodę, takie porozumienie z gminą, że kupimy tą działkę, żeby poprawić walory naszej działki, z której porządny kawał został odcięty pod budowę ronda. I wszystko było na dobrej drodze, już te podziały zostały zrobione. Natomiast w ostatniej chwili okazało się, że dział inwestycji stwierdził, że on tam będzie może jakiś ciąg pieszy budował albo coś w tym rodzaju. No a więc zostaliśmy zmuszeni do podpisania aneksu do tego porozumienia. Stwierdziliśmy, że no, nie będziemy się kopać z koniem, tak, kupiliśmy tylko jedną część. Ale po dwóch latach widzimy, że tam się nic kompletnie nie dzieje. Więc wystąpiliśmy z pytaniem, czy gmina jednak planuje tam coś zrobić, czy nie, bo jeżeli nie, to byśmy chętnie kupili, ponieważ no, ten kawałek by nam poprawił po prostu kształt działki. Okazało się, dostaliśmy, to jest decyzja z maja, w której naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego pisze, że przedmiotowy teren został zakwalifikowany jako zbędny na cele inwestycyjne gminy. Czyli nic tam nikt nie planuje robić. Doszły mnie słuchy wczoraj, że mieszkańcy się sprzeciwiali sprzedaży tego kawałka, że podobno my chcemy sprzedać to supermarketowi, co jest kompletnie wierutną bzdurą. Do wczoraj nawet nie wiedziałam, że tam jakiś supermarket w okolicy ma powstać. Na pewno nie na naszej działce, bo na 1000 m2 raczej dużo się nie da zbudować. My już mamy pozwolenie na budowę pawilonu handlowo-usługowego. Jesteśmy osobami prywatnymi, którzy od 12 lat mieszkają w tej gminie. Jest to nasza prywatna inicjatywa. Z żadnym supermarketem nie mamy nic wspólnego. Więcej, jeśli chodzi o ten ciąg pieszy, to jak się dowiadywaliśmy o kupno tych działek, tam stoi krzyż na końcu tak jakby tej ulicy Ogrodowej. I dowiadywaliśmy się, na jakiej działce ten krzyż stoi, no bo chcieliśmy wiedzieć, czy kupujemy z krzyżem, czy bez. I ówczesny pan kierownik Wydziału Inwestycji, to jeszcze było za pani Olgi Muniak, powiedział, że to został taki, po budowie ronda został taki skrawek prywatnego gruntu i ci ludzie zgodzili się, żeby ten krzyż tam postawić. Czyli ta rzekoma ulica Ogrodowa, ona wcale nie ma dojścia do ulicy Chodomowej, bo tam jest jeszcze jakaś prywatna działka i żeby tam gmina coś zrobiła, to musiałaby tą działkę wykupić. A w ogóle w planie zagospodarowania to ulica Ogrodowa wcale nie dochodzi do Partyzantów, tylko kończy się wcześniej. Kończy się tam jeszcze za naszą działką. No więc no ja chciałam poinformować, że te 82 metry służyłoby nam po prostu do polepszenia organizacji takiego ruchu wokół tego budynku, który tam powstaje. A my swoją drogą też planujemy zrobić przebicie takiego ciągu pieszego już z naszej działki. Nawet mamy pozytywną opinię ze starostwa, gdzie napisano, że w odpowiedzi na nasze pismo informujemy, że
Wyrażamy zgodę na wykonanie dostępu dla pieszych do naszej działki z drogi powiatowej ulicy Partyzantów. Także nam zależało będzie też na tym, żeby tam ludzie chodzili. I no nie wiem, skąd te wszystkie jakieś takie fantazyjne historie się wzięły i kto je rozprzestrzenia, że chcemy sprzedać działkę supermarketowi albo nie wiem, co tam jeszcze chcemy zrobić. No tak, tak, ale to takie słuchy też do mnie doszły. Więc ja akurat nie widzę powodu, dla którego państwo negatywnie zaopiniowali sprzedaż tych 82 metrów. Może to być teren zagospodarowany, a może to być jak do tej pory taki ugór zarośnięty przez wiele, wiele jeszcze lat, bo z tego co widzę, to gmina nie planuje tam nic robić. Także tyle miałam do powiedzenia. Dziękujemy bardzo. Kto z państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Pani Bogumiła Majewska, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, dzieci z części wschodniej tą ulicą wszyscy uczęszczają do szkoły. Ulica Polna ma 4 metry, gdzie samochodem dowożą dzieci jest ciężko. Ulica Ogrodowa ma 12 metrów. Z czasem będzie ona zrobiona i to przejście, które jest akurat, to jest tutaj narysowane w tej uchwale, to akurat przechodzi na tą budkę, która tam pan pilnuje i na pasy. Były takie jakieś zamiary, żeby tam przy łączniku narysować pasy, żeby dzieci tamtędy chodzili. Chyba ci państwo do starostwa występowali nawet. I tak jak ta pani mówi, że będzie przejście przez jej działkę, to jeżeli pani sobie zrobi parking, no oczywiście dzieci będą przychodzić, ale nie na wyznaczonej ścieżce idącej do pasów i przechodzącej na drugą drogę do szkoły. I bardzo bym prosiła, dziękuję, żeby bardzo zostało to zachowane. Dziękuję bardzo. Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Pan kierownik, bardzo proszę. Ja tylko taką jedną może uwagę, bo tutaj kwestia ulicy Ogrodowej. Ulica Ogrodowa, tak jak państwo tutaj słusznie zauważyliście, przebija się do ulicy Partyzantów. To miało wprost, wynikało z budowy i z przebudowy ronda, które tam się znajduje i z organizacji całego ruchu, nie tylko kołowego, ale i pieszego. Ja chciałem powiedzieć tylko jedną rzecz, że tam przy pasach od strony chodnika, czyli od strony pasa zieleni, istnieją płotki, czyli tak naprawdę zarządca drogi nie przewidywał tam ruchu pieszego, bo są takie płotki, które uniemożliwiają przejście, tak? Pomiędzy pasem zieleni a chodnikiem, a dopiero potem są pasy. Sam sprawdzałem, widziałem, tam jest tak, że żeby to płotki trzeba obejść naokoło albo przejść przez nie. Więc tak naprawdę ruch cały pieszy powinien się z ulicy Ogrodowej łącznikiem i chodnikiem ulicą Partyzantów odbywać. Przynajmniej taka jest docelowa organizacja ruchu, która w tamtym momencie w tej chwili funkcjonuje. Dziękuję bardzo. Zapewne pan ma rację, panie kierowniku, tylko wie pan, nie ja to wymyśliłem, ale każdy architekt mówi, że ścieżki się robi tam, gdzie ludzie chodzą. To jest chyba najsensowniejsze, co w tej materii wymyślono. Dziękuję. Pani Bogumiło, proszę. Tak jak pan naczelnik mówi, do tej pory nie ma pasów. Dopiero wystąpicie, żeby były tam narysowane pasy do tego łącznika, żeby dzieci przychodziły i będą się dzieci wracać z tej strony i do szkoły będą szły dalej, bo muszą przejść na drugą stronę ulicy i muszą obejść cały chodnik będący przed szkołą i dopiero wejść do szkoły. Będzie ile dalej. Dziękuję. Panie sołtysie, bardzo proszę. Ja chciałbym poprzeć wniosek pani Majewskiej z tego względu, że faktycznie tak jak mamy teraz tutaj przy ulicy Wypoczynkowej i Kolejowej, gdzie wydawałoby się, że ten łącznik się do niczego nie nadaje, w tej chwili jednak kładziemy chodnik i okazało się, że się nadaje i jest konieczny i tak samo tutaj z tym przejściem jest identyczna sprawa. No i naprawdę to jest bez sensu pozbyć się tego. Dziękuję bardzo. Nie widzę więc osób chętnych do wypowiedzi. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie trzech otomów przy ulicy Partyzantów i Ogrodowej. Pan Zenon Chojnacki. Dziękuję. Pani Teresa Gałecka. Dziękuję. Pan Mariusz Grzybek nieobecny. Pan Włodzimierz Kowalik. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski. Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski. Dziękuję. Pani Marta Lipińska. Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska. Dziękuję. Jestem przeciw. Pan Wojciech Nowosiński. Dziękuję. Pan Artur Szymkowski. Dziękuję. Pan Arkadiusz Cyguła. Dziękuję. Pani Dorota Świątko. Dziękuję. Pan Tomasz Wodzyński. Dziękuję. Pan Marek Zieliński. Dziękuję bardzo.
Uchwała, proszę Państwa, nie została podjęta. 12 osób głosowało przeciwko uchwale, 2 osoby za 12. 2 osoby się wstrzymały od głosu. Dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Nabycie niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 1 Jabłonna w rejonie ulicy Dębowej. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 541 na 3, 541 na 11 do obrębu 9. Ale tu mamy, panie naczelniku, mamy błąd. Do obrębu 9 Skierdy. To jest Jabłonna. Tam się chyba dwa punkty skleiły w porządku obrad. Zgadza się, to są dwie uchwały. Pierwsza się kończy na słowach ulicy Dębowej. To jest pierwsza uchwała. Dobrze. No dobrze, mała literówka. Dobrze, to prosimy referowanie projektu uchwały nabycia niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie 1 Jabłonna w rejonie ulicy Dębowej. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy nabycia nieruchomości niezabudowanej stanowiącej działkę 34 na 26 o powierzchni 1356 m2 stanowiącej obecnie drogę wewnętrzną. Zgodnie ze studium uwarunkowań zagospodarowania terenu gminy Jabłonna, teren jest przeznaczony w całości pod planowaną trasę mostową. Z uwagi na rozwój sieci kanalizacyjnej, możliwość przyłączenia przy tym fragmencie ulicy Dębowej 3 nieruchomości, które są w tej chwili zabudowane, oraz kolejnych 9 czy 10 działek, które posiadają decyzję o warunkach zabudowy, z uwagi na brak zgody właściciela, a propozycję jego sprzedaży tej nieruchomości za cenę, która została tutaj podana w uzasadnieniu, czyli 30 zł za metr kwadratowy, co zadaje kwotę 40 680 zł. Proszę Państwa o pozytywne podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę o opinię komisji. Komisja Rozwoju została zapoznana z tematem już w korespondencji miesiąc temu i również opiniowaliśmy tę uchwałę jako komisja. Czy ją wprowadzać na sesję i było zapewnione negatywnie. Podobnie jest w przypadku wczorajszej Komisji Rozwoju, 6 głosów przeciw, 1 wstrzymujący się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Bardzo proszę, panie Krzysztofie Domownicy. Nie musi pan się przedstawiać. Pan Krzysztof Jasiński, Jabłonna. Dzień dobry Państwu. Krzysztof Jasiński. Ja już zabierałem głos wczoraj na Komisji Rozwoju, ale ponieważ nie wszyscy radni byli obecni, chciałem zwrócić uwagę Państwu, że działka będąca przedmiotem dzisiejszej Waszej debaty powstała w wyniku podziału niedawno zrobionego przez właścicielkę panią Żabińską, jej gruntu. Ten teren ma swoją bardzo długą, bogatą historię. Nie jest to teren przeznaczony pod drogi gminne. Nie jest to grunt, który jest niezbędny do nabycia przez gminę. Właścicielka pani Żabińska za ten teren już raz wzięła pieniądze, sprzedając kilkanaście lat temu działki przyległe ich właścicielom, bo ustanawiała przy sprzedaży tamtych działek jako działek budowlanych służebność przechodu i przejazdu właśnie po tym gruncie. Jest dobre prawo właściciela chcieć ciastko i zjeść i mieć, sprzedać coś 2 lub 3 razy. Czemu nie, jak przyjdzie głupi i kupi, szczególnie gdyby tym głupim miała być gmina Jabłonna. Nie ma przeszkody w tym, żeby tam była zaprojektowana i wybudowana kanalizacja za zgodą właściciela i na koszt właściciela gruntu, bo jest to droga prywatna. Nie jest to teren, który łączy jakieś ciągi komunikacyjne publiczne gminne. Pani Żabińska jest kobietą dzielną i waleczną, dotarła i do wójta, i do zapewne wielu radnych, ale wyrzucenie w błoto 40 tysięcy publicznych pieniędzy jest po prostu nie do zaakceptowania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czyli co, przechodzimy do głosowania. Opinie mamy, głosy, dyskusje mamy. Pan Zenon Chojnacki. Dziękuję. Pani Teresa Gałecka. Dziękuję. Pan Mariusz Grzybek nieobecny. Pan Włodzimierz Kobalik. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski.
Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski. Dziękuję. Pani Marta Lipińska. Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska. Dziękuję. Ja się wstrzymuję. Pan Wojciech Nowosiński. Dziękuję. Pan Artur Szymkowski. Dziękuję. Pan Arkadiusz Cyguła. Dziękuję. Pani Dorota Świątko, nieobecna. Pan Tomasz Wodzyński. Dziękuję. Pan Marek Zieliński. Dziękuję bardzo. Uchwała nie została podjęta. 12 osób było przeciw. Jeden wstrzymujący, ktoś tam nieobecny. Dobrze, wyrażenie zgody. Kolejna uchwała. Wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne numer 541 na 3, 541 na 11 do Brębu 9 Skierdy. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej dwie działki ewidencyjne 541 na 3 i 541 na 11 o łącznej powierzchni 547 m kwadratowych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Skierdy obydwie te działki są przeznaczone pod ciągi piesze, ciągi komunikacyjne, czyli to w tym przypadku drogi wewnętrzne, jednakże ich konfiguracja i szerokość zaplanowana w miejscowym planie, która odzwierciedla jak gdyby stan, który kupujemy, czyli 10-metrowe, dają możliwość do rozwinięcia tego układu dróg wewnętrznych do przyszłego skomunikowania tych terenów przyległych, budowlanych, mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych drogami gminnymi. W toku rozmów z właścicielem nieruchomości po dokonanym podziale została zaproponowana kwota nabycia przez właściciela 10 tysięcy złotych, czyli dodaje 18 zł 28 groszy za metr kwadratowy. W związku z tym w takiej treści do Państwa została też przedstawiona niniejsza uchwała. Ja bym chciał tylko jedną rzecz jeszcze może tutaj dodać, że to jest jak gdyby pierwszy podział w tym terenie i faktycznie te działki może nie wyglądają w tej chwili jako niezbędne, jednakże teren jest objęty planem zagospodarowania i należy spodziewać się, że w ciągu najbliższych lat ten układ komunikacyjny tam się wykrystalizuje, bo będzie musiał z uwagi na podjęcie jakichś działań inwestycyjnych przez właścicieli. Zatem w stosunku do gminy także będą obowiązki dotyczące obsługi komunikacyjnej tych nieruchomości, w przyszłości może jako dróg gminnych. W dzisiejszym stanie to przeznaczenie tych jest jako drogi wewnętrzne, jednakże jeżeli to będzie już tam teren zainwestowany, zabudowany, gmina będzie raczej zobowiązana do pozyskania tych nieruchomości. Możliwe, że nie za tak korzystną cenę i na tak korzystnych warunkach. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o opinię komisji. Komisja Rozwoju po dłuższej debacie zaopiniowała pozytywnie tę uchwałę 6 głosami za, przy 1 wstrzymującym. 6 za, 1 wstrzymujący. Tutaj padały pytania, dlaczego gmina ma to nabyć i właśnie tak jak to powiedział pan naczelnik, kwestia jest ceny, bo ta cena potem jest w operatach szacunkowych innych takich podobnych nieruchomości i w tym momencie, jeżeli kiedyś przyjdzie nam kupować w tym rejonie drogi, to możemy je kupować nie po 150, a na przykład po właśnie 18 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę. Panie naczelniku, ja mam pytanie, czy te drogi są w ogóle umiejscowione na gruncie, że pojadę sobie na te Skierdy i zobaczę te drogi? Przed nabyciem będziemy rozmawiać, żeby te fragmenty tych dwóch działek były wyznaczone. Przed nabyciem będziemy protokolarnie przejmować te grunty. One ich w tej chwili nie ma. To są planowane w planie zagospodarowania te drogi, czyli w tej chwili to są szczere pola. Czyli mamy kawałek pola, na który mają być w przyszłości drogi, nie ma ani jednego domu, a my już profilaktycznie mamy to kupić, żeby nie płacić za lat ileś po 150 zł za grunt. No słuchajcie, no, mamy chyba więcej tych wydatków potrzebnych, bieżących, aniżeli kupowanie dwóch kawałków gdzieś tam w szczerym polu tak naprawdę, nie? To są kreski na razie tylko już nie kreski na jakichś tam długoterminowych planach. Być może plan się za jakiś czas zmieni w tym rejonie. Nie wiem, no nie, po co nam jakieś dwa kawałki po 15 czy po 20 metrów gdzieś w środku pola, no tak na logikę, no nie rozumiem tego, no ustalenie ceny za lat naście, panie Marku, no to jest trochę kuriozalne uzasadnienie, no. Będziemy sprzedawać sąsiadowi. Bardzo proszę, panie Wojciechu. Drodzy Państwo, będąc na Komisji Rozwoju, rozmawialiśmy na ten temat zgodnie z tym, o czym mówił pan Marek. I burzliwa była także dyskusja tam. Otóż
W zasadzie zostaliśmy przekonani, bo i przez pana naczelnika, a także przez pana Krzysztofa Jasińskiego o tym, że tego typu transakcja to są w sumie niewielkie pieniądze, ale ilość tych transakcji i suma powoduje, że jest punkt odniesienia w przypadku tworzenia operatów szacunkowych, a także naliczania kar i odszkodowań. Po prostu jest punkt odniesienia. Tutaj jest okazja kupić to. W planie zagospodarowania przestrzennego widzimy, że te drogi będą. Pewnie, że można zmienić plan zagospodarowania, tylko pytanie po co. I to był powód, dla którego my zagłosowaliśmy na tak. I to jest racjonalna opinia, jak najbardziej. Jeśli tutaj pytanie też do pana Sińskiego podtrzymuje swoją opinię, no to chciałbym, żeby nas może bardziej wszystkich uświadomił, bo to jest dosyć istotna sprawa. Dziękuję. Tak, proszę państwa, całkowicie podtrzymuję swoje zdanie, które wypowiadałem na ten temat. Ja mam w tej chwili w teczce decyzję utrzymującą mocy sprawę odszkodowawczą za 640 tysięcy. Niedługo będziecie musieli znaleźć na to pieniądze, bo to jest odszkodowanie za grunt wydzielony kiedyś pod drogi. I według wycen, według stawek właśnie 100 kilkadziesiąt złotych za metr kwadratowy. Można tylko i wyłącznie w ten sposób wykreować rynek transakcji kupna-sprzedaży, bo to byłoby kupno-sprzedaż, a nie odszkodowanie, nie darowizna, tylko kupno-sprzedaż. I tak robią gminy ościenne, tak się zachowują w Wieliszewie, też kreują rynek, żeby potem nie druzgotać budżetu wygórowanymi odszkodowaniami za grunty, za które trzeba płacić na przykład odszkodowania. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę państwa na jedną rzecz. To jest nowy plan miejscowy obejmujący północny Skierdy. Proszę zwrócić uwagę, że całe rozwiązania komunikacyjne są wyrysowane jako drogi wewnętrzne, nie bez powodu. Analogicznie został uchwalony plan miejscowy części Bożej Woli Północnych Trzcian. Właśnie po to, że kiedy tam będą parcelacje robione z inicjatyw właścicieli prywatnych, to oni będą mieli prawo pozostać przy prawie własności ze swoimi drogami, ale zwykle chcą się ich pozbywać, kiedy te drogi mają służyć wielu właścicielom. I wtedy gmina może je pozyskiwać w swobodnym obrocie za niewygórowane ceny. Może też je przyjmować za darmo, ale nie musi za nie płacić odszkodowań. Taka koncepcja planistyczna u nas jest realizowana od pewnego czasu i ona jest mądra i zdrowa z punktu widzenia portfelowego. Dziękuję. Dziękuję. Pana Sygła, proszę. Ja może wywołam panią Joannę. Pani Joanno, co pani sądzi na ten temat? Bo pani w tym temacie jest chyba najlepsza. Słucham. Panie radny, ja dziękuję za uznanie. Przyznam szczerze, że mam taką obiekcję, bo z jednej strony oczywiście my jako urząd na wniosek właścicieli składamy taką propozycję i oczywiście ocena tej sytuacji leży po państwa stronie, ale będąc oczywiście osobą, staram się przynajmniej być uczciwą. Mam parę wątpliwości i chętnie się z państwem podzielę. Pierwsza rzecz. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego narzucił pewną strukturę dróg na tym terenie. I jeżeli zajrzycie państwo do wyciągu z tego planu, wyraźnie jest wskazane, że to są drogi o charakterze wewnętrznym. Co to oznacza? Że ciężar wydzielenia tych działek leży po stronie kogo? Właściciela działek. To oni muszą w zakresie, ja przepraszam, odniosę się do takiego prostego przykładu. Kupuję ziemniaki i liczę się z tym, że tej wagi nie osiągnę, bo muszę obrać, prawda, skórkę i dopiero mam produkt. To samo, przepraszam, idąc na poziom tej tu dyskusji, właściciele działek dokonują jej podziału, muszą zabezpieczyć drogi dojazdowe do dzielonych działek i albo ustanowić służebność drogową, albo ustalić udziały w gruncie. I taka praktyka jest. Tymczasem niedobra się stała praktyka tutaj, jak zobaczyłam te plany, że wszystkie drogi powstały, nieważne czy one mają właściwe szerokości czy parametry przejezdności i tak dalej, przerzuca się ciężar wykonania i zorganizowania tych dróg na rzecz gminy, czytaj podatnika. I ilość dróg przedstawionych w miejscowym planie spowodowała, że gmina nie jest w stanie udźwignąć ciężarów finansowych do po pierwsze wykupienia tych dróg, a następnie urządzenia tych dróg. I tutaj trzeba naprawdę rozważnie zastanowić się,
czy zasadne by było w tym momencie nabycie tej działki, bo obawiam się, że jeżeli jeszcze tu nie powstało osiedle, to zakup tej działki wywoła lawinę pewnego roszczenia po stronie już innych właścicieli. Skoro macie część działki tutaj, to róbcie nam drogę i trzeba w tym momencie działać. I mam obiekcję tutaj, czy rzeczywiście to będzie, ten przykład spowoduje, że stworzy się argument dla pozostałych właścicieli wymuszający na gminie zakup tych działek. Więc z uwagi na nasze ograniczenia finansowe w odniesieniu utrzymania dróg bieżących, to argument, że spowoduje to utworzenie rynku, jest akurat dla mnie jednym ze słabszych z tej przyczyny, że jeżeli rolnik dokona sprzedaży swoich działek po ich oczywiście wydzieleniu i ustanowi udziału w tej drodze, która jest w miejscowym planie wskazana jako KDW, a Państwo widzicie, że to są wszystkie drogi przedstawione w kolorze szarym, to tak czy siak właściciele, współwłaściciele tych drogi, którzy nabędą te działki w przyszłości oczywiście, chcąc wyzbyć się tych dróg, mogą wystąpić do gminy o ich przejęcie, ale w formie nieodpłatnej. Więc tutaj trudno jest przewidzieć, w jakim kierunku ta sprawa pójdzie, ale obawiam się, że ten przykład akurat jest dobrym przykładem, że staramy się zmienić myślenie w odniesieniu do planu i nie tworzyć w planach dróg o charakterze wewnętrznym. Niech organizacja tych dróg leży po stronie właścicieli działek, bo to oni przecież mają określoną korzyść wymierną w pieniądzu na wykonanie tych dróg, bo ustawa ich do tego zobowiązuje. A dalsza dystrybucja tych dróg w postaci, czy ona będzie gminna, czy nie, będzie zależała od inicjatywy ludzi i od oczywiście powszechności jej korzystania, bo dojazd do działki, załóżmy do 5 działek, do 10, nie stanowi argumentu powszechności korzystania. To są drogi do zaledwie 3 działek, do 5 działek, nawet do 10, ale one dalej nie mają statusu powszechności. Ale będzie to temat na przyszłość, więc tutaj wypowiedziałam się w tej kwestii, gdyż jestem przeciwniczką i to wyrażałam wielokrotnie, żeby miejscowy plan przeznaczał działki, znaczy działki drogowe i nadawał im status drogi publicznych. Tylko te drogi strategiczne, tak? Wszystkie inne drogi o charakterze dojazdowym do dzielonych działek powinny moim zdaniem mieć status drogi wewnętrznych, dojazdowych do obsługi dzielonych działek. Dziękuję. Moment, ale tu nie był pan użyty w żaden sposób, panie Arku, trwa dwocem panu nie przysługuje. Panie Arkadiuszu, chciałem podziękować panie Arkadiuszu, pani to nie dziękuję. To pan podziękuje, ale nie ad vocem. Wie pan, ja to się boję, że pan teraz będzie atakował. Bardzo proszę, panie Krzysztofie. Ale wypowiedź mojej przedmówczyni świadczy o tym, że nie do końca zrozumiała sens właśnie takiej koncepcji planistycznej. Proszę spojrzeć na to, co jest przedmiotem dzisiejszej debaty. To są fragmenty ciągów komunikacyjnych zaprojektowanych jako drogi zbierające komunikacje. To nie są sięgacze, kuldesaki doprowadzające do 2, 3, 4 działek, które w rzeczywistości powinny zostać jako działki prywatne. Ja mogę Państwu rzucać z rękawa całą serią, ale opowiadam tylko jeden przykład ulicy Prostej w Jabłonnie, która osiowo w jednej części jest gminna, bo z mocy prawa przeszła na własność gminy w wyniku niedawnego podziału, a w drugiej części osiowo jest drogą przedmiotem współwłasności kilkudziesięciu osób. Jedna osoba, która ma 1/126, z którą nie mamy żadnego kontaktu, mamy uniemożliwione skuteczne przekazanie na własność gminy, bo nigdy nie podejmiecie uchwały, żeby tylko część udziału otrzymać i przez to jest bałagan prawny w takiej drodze, która jest właśnie ciągiem komunikacyjnym długim. Powtarzam jeszcze raz, te drogi zaprojektowane są jako drogi wewnętrzne, szerokie, po to, żeby gmina nie miała przymusu wykupywania, nie miała przymusu płacenia odszkodowań, żeby miała wolny wybór, decydując się na kupowanie po niewygórowanych cenach lub przyjmowanie w formie darowizny. Jeżeli gmina to odmówi, czyli wy, bo wójt sam nie zdecyduje bez waszej woli, jeżeli nie będzie takiego sensu lub koncepcji, właściciele będą zmuszeni sami we własnym zakresie te drogi tyczyć, ustanawiać służebności, zbywać udziały.
Owszem, kiedyś będą chcieli przyjść do gminy, żeby gminie podarować nawet istniejącą drogę, tak jak wspomniana przed chwilą przeze mnie ulica Prosta w Jabłonie, czyli ale przy braku kontaktu wszystkim, a kiedy się prawo własności rozchodzi między wiele osób, zarządzanie skutecznie takim prawem własności staje się dramatycznie utrudnione. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Anno. Proszę pana, częściowo mogę się zgodzić z pana argumentacją, tylko że rzecz na czym polega. Właściciele nieruchomości, posiadając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a więc dzięki któremu to planowi, mają możliwość, raz, że plan działki rolne przeznaczył pod zabudowę, więc wywiedli z tego już taką korzyść, że mają możliwość zagospodarowania tych działek, gdyż działki te nie mają statusu działek rolnych. Natomiast oni także muszą ponosić ciężary utrzymania tych dróg, chyba że te ciężary przerzucą, i tak się dzieje w praktyce, na współwłaścicieli tych dróg. Nie może być tak, że każda droga, która jest wydzielona, automatycznie przychodzi na rzecz gminy. Wszędzie przy podziałach drogi mają statusy działek prywatnych, będące na współwłasności i stanowią przedmiot wspólnego zagospodarowania osób mieszkających przy tych, mających zlokalizowane działki przy tych drogach. Może gmina w przyszłości, to nie jest zamknięty temat, umówmy się, gmina może w przyszłości rozważyć przejęcie tych dróg przy założeniu, co powiedziałam na wstępie, kiedy uzna gmina, że te drogi stanowią drogi powszechnego korzystania, nie publicznego, proszę to zauważyć, tylko powszechnego korzystania. I jeśli gmina zobaczy w tym interes, że widzi szansę przejęcia tych dróg. Na dzień dzisiejszy nie sposób jest przesądzić, w jakim czasie będzie zagospodarowanie tych działek, a więc no, te działania będą troszeczkę tak, właściwie skazujemy się na pewną niewiadomą. Dziękuję. Bardzo proszę panią Adamie. Serdecznie dziękuję panie przewodniczący. Panie sekretarz, bardzo serdecznie dziękuję za bardzo merytoryczną wypowiedź w temacie kwestii dotyczącej właśnie przejęcia tych fragmentów, skrawków dosłownie w tej chwili, tak jak pan naczelnik powiedział, pola właściwie, które jest dopiero będzie wydzielane. Bardzo serdecznie dziękuję za tą wypowiedź i stawiam wniosek formalny o zakończenie dyskusji. Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze. Kto z państwa, znaczy przysługuje państwu jedno wypowiedź przeciwko wnioskowi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania wniosku pana radnego Adama Krzyżanowskiego o zakończenie dyskusji. Kto z państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek uzyskał akceptację. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 541/3, 541/11 do Brębu 9 Skierdy. Pan Zenon Chojnacki? Dziękuję. Pani Teresa Gałecka? Dziękuję. Pan Mariusz Żybek nieobecny. Pan Włodzimierz Kowalik? Przeciw. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski? Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski? Dziękuję. Pani Marta Lipińska? Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska? Dziękuję. Jestem przeciw. Pan Wojciech Nowosiński? Dziękuję. Pan Artur Szymkowski? Dziękuję. Pani Dorota Świątko? Dziękuję. Pan Tomasz Wodzyński? Dziękuję. Pan Marek Zieliński? Dziękuję bardzo. Pan Cyguła jeszcze nie był. A pan pytany, Cyguła? Nie był. Pytany. Nie był pan. Dziękuję. Nie pan Cyguła pytany. Przeciw. Zaraz będziemy wiedzieli. Chwila niepewności. Proszę przeprosić. 7-7. Uchwała nie została podjęta. Uchwała nie została podjęta. Pan mecenas się zmieni zdania chyba. No jak to nie ma, panie wójcie? No nie pierwsza uchwała remisowa. 7. Nie ma za, nie ma przeciw, nie ma uchwały. 14 osób jest. Nie ma Grzyba. Paweł. Pojnacki. Uchwała nie została podjęta, uchwały nie ma. No po prostu uchwały nie ma, uchwała nie będzie, no, nie będzie miała swojego numeru i uchwała nie wchodzi w obieg prawny. No. Tak, panie mecenasie? Dziękuję bardzo, panie mecenasie. Dziękuję, panie mecenasie. Coraz lepiej zaczynamy się rozumieć. Rozstrzygnięcie pana mecenasa była taka, że uchwała nie wchodzi w obieg prawny.
Panie mecenasie, ja bym prosił, żeby pan mecenas jasno sprecyzował, czy uchwała... Uchwała nie została podjęta po prostu. Ani nie została podjęta uchwała za, ani przeciw. Ani za, ani przeciw. Ani przeciw. Nie została rozstrzygnięta. Czyli uchwała generalnie jest niepodjęta. Przeniesiemy ją za... na sierpień. Może wrócić. Będzie Mariusz, podejmie rozstrzygnięcie. Dziękuję bardzo. Nie ma po prostu, nie ma. To z automatu. Nadanie. Dobrze, proszę Państwa, kolejny projekt uchwały. Nadanie nazwy ulicy w miejscowości Skierdy w gminie Jabłonna. Bardzo proszę o zreferowanie projektu uchwały. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy nadania nazwy ulicy w miejscowości Skierdy, gmina Jabłonna. Działka oznaczona jest jako 45/17, stanowi własność osób prywatnych. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w przyszłości przeznaczona pod ciąg komunikacji lokalnej, czyli jako pod drogę publiczną. Właściciele tej nieruchomości w tej chwili zwrócili się do gminy o... Przepraszam, właściciele działki położonej, znaczy własnością, działka jest własnością gminy, natomiast właściciele nieruchomości położonej wzdłuż tego, czyli objętej podziałem, czyli tej 45 od 1 do 16, zwrócili się z wnioskiem o nadanie nazwy tej ulicy z uwagi na uporządkowanie kwestii adresowych, z uwagi na brak innych dróg publicznych. W tej chwili ta numeracja musiałaby być prowadzona od ulicy Modlińskiej, co w przyszłości, jeżeli droga zostanie zrealizowana, no, wymagałoby zmiany numeracji. W tej chwili tą drogę można nazwać. Ona jest ciągiem, która będzie, znaczy ciągiem komunikacyjnym, który będzie obsługiwał tą, te przyległe nieruchomości od ulicy Modlińskiej, zatem nadanie jej nazwy jest jak najbardziej wskazane. Proponowana nazwa przez właścicieli jest to ulica Drozda. Z uwagi na na już istniejące ulice, które są od nazw ptaków, czyli ulica Sowia, Żurawia, Ptasia, Słowicza, Gołębia, Szczygła, w sąsiedztwie, w najbliższym, no, daje możliwość jakoś zachowania tego charakteru dla tego terenu. No, najbliższa ulica jest akurat Tadeusza Kowalika, chociaż Kowalik to też jest ptak, no ale Tadeusz to jednak jest osoba. Ale mimo wszystko ten charakter jest zachowany. W związku z tym bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o opinię komisji. Panie Arkadiuszu, ja wiem, że to jest zabawne. Panie Marku, proszę. Komisja pozytywnie zaopiniowała tą uchwałę. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma coś do powiedzenia? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Pan Zenon Chojnacki. Dziękuję. Pani Teresa Gałecka. Dziękuję. Pan Mariusz Żybek, nieobecny. Pan Włodzimierz Kowalik. Dziękuję. Pan Paweł Krajewski. Dziękuję. Pan Adam Krzyżanowski. Dziękuję. Pani Marta Lipińska. Dziękuję. Pani Bogumiła Majewska. Dziękuję. Jestem za. Pan Wojciech Nowosiński. Dziękuję. Pan Artur Szymkowski. Dziękuję. Pan Arkadiusz Syguła. Dziękuję. Pani Dorota Świątko. Dziękuję. Pan Tomasz Wodzyński. Dziękuję. Pan Marek Zieliński. Dziękuję. Uchwała została podjęta 14 głosami za. Co tam, panie Marku? Szanowni Państwo, przed kolejną uchwałą ja bym prosił o przerwę celem zwołania Komisji Rozwoju, ponieważ Komisja Rozwoju nie zaopiniowała uchwały związanej z transportem i utworzeniem dróg rowerowych. Z tej racji, że Komisja obradowała przed południem, a spotkanie na temat z projektantami było po południu, drugie spotkanie, i dlatego też wstrzymaliśmy się z tą decyzją, bo parę osób chciało coś więcej wiedzieć. Dlatego prośba o przerwę, o zwołanie Komisji Rozwoju i zaopiniowanie tej uchwały. Spokojnie, no jeszcze mamy uchwałę o bonifikacie, która też była opiniowana. Kolejna uchwała była na komisji? Była, ale tam też są poprawki. No tak, ale są dwie. Dobrze, przerwa dla Komisji Rozwoju. Ale ile? No nie wiem, pół godziny, 20 minut do obiadu. No 20, nie, 15 minut. No dobrze, no, ale o 14 mamy, proszę Państwa. Dobrze, przerwa dla Komisji Rozwoju. Ja tutaj zapraszam też przedstawicieli urzędu.